Długów alimentacyjnych w kraju wciąż przybywa. Szacunki wskazują, że już około 1 000 000 dzieci nie otrzymuje alimentów. Suma nieuregulowanych alimentów na koniec marca bieżącego roku przekroczyła rekordowe 14,3 miliarda złotych. Wynika z danych rejestru dłużników Big Info Monitor. W samym Kołobrzegu mamy 673 dłużników alimentacyjnych. W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć do organu właściwego wierzyciela, czyli miasta, wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Prawo to przysługuje niezależnie od tego, czy w sprawie jest wypłacane świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Po otrzymaniu wniosku dłużnik wzywany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem sporządzenia wywiadu, ale również ta osoba musi złożyć oświadczenie majątkowe. No i teraz, jeżeli powodem tego, że rodzic nie płaci alimentów, jest na przykład brak zatrudnienia, to taka osoba jest zobowiązana do tego, aby zgłosił się do Urzędu Pracy i zarejestrował się, a jednocześnie powiadamiamy Urząd Pracy o tym, że taka osoba powinna być poddana aktywizacji zawodowej. I to jest sprawa jak gdyby prosta. Są jednak przypadki, kiedy dłużnicy uchylają się od kontaktów z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wówczas wszczynane jest postępowanie administracyjne. Wtedy z automatu, jeżeli jest przyznane takie świadczenie alimentacyjne i uchyla się ta osoba od płacenia, z automatu powiadamiana jest prokuratura o tym, że ta osoba nie płaci alimentu. Ale jednocześnie wszczynane jest postępowanie administracyjne i pracownik Centrum Usług Społecznych sprawdza, czy dany dłużnik w ciągu ostatnich 6 miesięcy chociaż w 50% zapłacił te przyznane alimenty. Jeżeli nie, to wówczas jest wydawana taka decyzja administracyjna i ta osoba jest uznana jako dłużnik alimentacyjny, czyli osoba uchylająca się od obowiązku alimentacyjnego i wtedy ponownie wydawane jest, czy też przekazywane jest do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jednocześnie kierowany jest także wniosek do starostwa o wstrzymanie prawa jazdy. W ubiegłym roku takich zawiadomień w naszym mieście było 22. To jest też bardzo dotkliwe. No i jeszcze podajemy do Biura Informacji Gospodarczej taką też informację, że ta osoba uchyla się od płacenia alimentów i po prostu, to jest kłopotliwe dla kogoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, bo na przykład nie może uzyskać kredytu. No i równocześnie kolejne działanie, oprócz powiadomienia prokuratury, starostwa powiatowego i Biura Informacji Gospodarczej, powiadamiamy, czy też wysyłamy takie zawiadomienie do komornika, który przeprowadza egzekucję komorniczą i to już jest jak gdyby w gestii komornika. Ja mam takie informacje, że w 2022 roku poszło 222 zawiadomienia do prokuratury o przyznaniu świadczeń, czyli że przyznano świadczenia alimentacyjne dlatego, że dany dłużnik ich nie płacił, więc 222 w ciągu jednego roku. 2023 rok, jesteśmy w połowie, więc tu dane będę miała na koniec roku.